wpiszmy zdobyte informacje do tabeli. Najpierw wpiszmy wartości, jakie może przybierać pierwszy wyraz. A1 może być ujemne, ale może też być dodatnie. Pierwsze dwa ciągi, którymi się zajmowaliśmy, miały Q równe 2. Później zauważyliśmy, że taka sama zależność dotyczy wszystkich ilorazów większych od 1. Rozpatrywaliśmy też ciągi, w których iloraz Q był dodatni, ale mniejszy od 1. Zapiszmy tę informację w tabeli, korzystając z języka matematyki. Zostają nam jeszcze ciągi, w których Q jest ujemne i takie, w których jest równe 0. Q może też wynosić 1. Gdy iloraz jest większy od jedności, a pierwszy wyraz ciągu jest ujemny, to ciąg jest malejący. Natomiast gdy wyraz pierwszy jest dodatni, ciąg jest rosnący. A jaka jest monotoniczność, gdy Q jest większe od 0 i mniejsze od 1, a pierwszy wyraz jest mniejszy od 0 lub większy od 0? W pierwszej komórce wpisujemy ciąg rosnący, a w następnej ciąg malejący. Zastanówmy się teraz, jakim ciągiem będzie ciąg, którego iloraz wynosi 1. Czy wyrazy tego ciągu będą się zmieniać? Nie, bo mnożenie przez 1 nie zmienia wyniku. Jak nazywa się ciąg, którego wszystkie wyrazy są takie same? Taki ciąg to ciąg stały. I to niezależnie od tego, czy jego pierwszy wyraz będzie ujemny czy dodatni. Teraz pytanie. Jaka jest monotoniczność ciągu, którego iloraz wynosi 0? Wiemy, że wynikiem mnożenia jakiejkolwiek liczby przez 0 jest 0. W takim razie jakim ciągiem jest ciąg, którego pierwszy wyraz jest ujemny, na przykład minus 10, a każdy następny to 0? Czy jest to ciąg stały? Nie. Pierwszy wyraz jest mniejszy od pozostałych. Czy pamiętasz, jak w matematyce nazywamy takie ciągi? To ciągi niemalejące. Myślę, że już bez większych tłumaczeń dasz się przekonać, że ciąg, w którym pierwszy wyraz jest dodatni, a pozostałe to 0, to ciąg nierosnący. Ale to jeszcze nie wszystkie sytuacje. Weźmy ciąg, w którym iloraz to minus 1. Jeśli pierwszy wyraz jest ujemny, to mnożąc go przez minus 1 zmieni się znak. Wyraz drugi będzie dodatni. A trzeci wyraz? Będzie ujemny, bo poprzedni mnożymy przecież przez minus 1. A czwarty? Znów dodatni. Widzisz, że w tym przypadku wyrazy na przemian będą dodatnie albo ujemne. Nie możemy określić, czy w tym ciągu wartości rosną, czy maleją. To jest przykład ciągu, który nie jest monotoniczny. Jak myślisz, czy takie zachowanie ciągu zależy od tego, jaką wartość przyjmuje iloraz, czy wystarczy sam fakt, że ten iloraz jest ujemny? Wystarczy, że jest ujemny. Dlatego nie musimy rozpatrywać większej liczby przypadków. Wpiszmy do tabeli, że dla Q mniejszego od 0 ciąg nie jest monotoniczny, niezależnie od tego, czy pierwszy wyraz jest ujemny, czy dodatni. Czy to już wszystkie możliwe sytuacje? Nie. Brakuje nam takiej, w której pierwszy wyraz jest zerem. Myślę jednak, że już samodzielnie potrafisz określić, jaki to będzie ciąg. Jasne, że to ciąg stały, niezależnie od tego, jaką wartość przyjmuje Q. Zapamiętaj, ciąg złożony z samych zer też jest ciągiem geometrycznym. Jego ilorazem może być w tym przypadku dowolna liczba.